serdecznie witam Was w poniedziałek 24 stycznia z naszej mroźnej i śnieżnej Ostródy. Ostródy, w której dziś także mamy, jak to w całym województwie warmińsko-mazurskim, pierwszy dzień ferii, a więc cieszymy się z odpoczynku. Ale z drugiej strony na pewno nie jest to dla nas przerwa od Pana Boga i Słowa Bożego. Dlatego chcemy także i ten dzisiejszy dzień właśnie tym krótkim rozważaniem Bożego Słowa rozpocząć. A dzisiaj zgodnie z książeczką z Biblią na co dzień jest przewidziany fragment Starego Testamentu, fragment psalmu 139, a w tym też psalmie czytamy tak. Gdybym powiedział, niech mnie ogarnie ciemność, niech światło wokół mnie stanie się nocą, to nawet ciemność nie skryje mnie przed Tobą. Noc zaś jak dzień zajaśnieje, bo ciemność jest dla Ciebie jak światło. Na pierwszy rzut oka, kiedy czytamy tylko ten króciutki fragment tego psalmu, może nam on wydawać się dość dziwny i dość niezrozumiały. No bo dlaczego ma mnie ogarnąć ciemność i dlaczego światło wokół mnie ma stać się nocą? A jednocześnie w tej ciemności, w tej nocy nie jesteśmy w stanie ukryć się przed Bogiem, dlatego że, jak pisze psalmista, ta noc zajaśnieje jak dzień, a ciemność dla Ciebie jest jak światło. Czyli przed Bogiem nie możemy ukryć się nawet w ciemności, bo On widzi i wie o nas wszystko. I o tym właśnie mówi ten dzisiejszy psalm, psalm 139, który jest taką refleksją, rozważaniem tematu wszechwładzy i wszechobecności Boga. I pozwólcie, że przytoczę Wam jeszcze jeden króciutki fragment tego psalmu, w którym to właśnie opisane jest to, jak autor rozumie tą wszechmoc Boga. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka dostrzegasz moje zamiary. Widzisz, kiedy chodzę i odpoczywam. Znane są Ci wszystkie moje drogi. Zanim jeszcze słowo pojawi się na moich ustach, Ty, Panie, znasz je w całości. Ze wszystkich stron mnie otaczasz i kładziesz na mnie swoją rękę. A więc ta wszechmoc i wszechobecność Boga, o której pisze psalmista, dotyczy w tym konkretnym wypadku tej wszechmocy, wszechwiedzy i wszechobecności w życiu każdego człowieka. Niesamowicie ciężko jest nam to pojąć, zrozumieć, czy też wyobrazić sobie, że jest ktoś, kto zna nas lepiej niż my sami znamy siebie. Że jest ktoś, kto zaplanował nasze istnienie. Ktoś, kto nas stworzył. Ktoś, kto zna każdy najmniejszy dzień naszego życia. Kto wie, jak to życie wyglądać będzie, kiedy się skończy. Ktoś, kto zna każdą najmniejszą płaszczyznę, każdy najmniejszy aspekt naszego życia. To jest niesamowite, to jest wyjątkowe. To może napełniać nas podziwem, może także i lękiem, ale myślę sobie, że w pierwszej kolejności to powinno napełniać nas nadzieją, odwagą i dodawać siły każdego dnia. No bo jeśli tak sobie właśnie o tym pomyślimy, to musimy zrozumieć, że w tym świecie, niezależnie od tego, jak czasem czulibyśmy się samotni, czy opuszczeni, pominięci, to jest ktoś, kto zawsze jest przy nas, kto właśnie wszystko o nas wie i na kogo zawsze możemy liczyć. Ktoś, kto każdego dnia otacza nas swoją miłością, swoją opieką, swoim dobrem. Ktoś, kto, mówiąc obrazowo, bierze nas w swoje kochające dłonie. I myślę sobie, że kiedy tak rozpoczynamy nowy tydzień, rozpoczynamy nowy dzień, który jak zawsze pełny będzie nowych wyzwań, nowych zadań, nowych obowiązków,
I kiedy tak często właśnie z pewnym lękiem czy z pewnymi obawami stajemy przed tym, co przynosi nam przyszłość, to właśnie świadomość tego, że Bóg nas zna i Bóg jest obecny w naszym życiu, a my jesteśmy w Jego kochających, ojcowskich rękach, jest czymś uwalniającym, czymś pocieszającym, czymś, co właśnie budzi tą nadzieję i dodaje odwagi do tego, by radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. I dlatego chciałbym, żeby ten dzisiejszy dzień był dniem, który powierzymy Panu Bogu, a jako taką refleksję czy motto, a może też i modlitwę właśnie na ten dzisiejszy dzień chciałbym uczynić dwa wersy, które kończą ten dzisiejszy 139 psalm, werset 23 i 24, w których to według przekładu ekumenicznego czytamy tak. Przeniknij mnie, Boże, poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie idę drogą niegodziwą, poprowadź mnie swoją drogą odwieczną. Niech dobry, miłościwy Bóg prowadzi każdego z nas właściwymi, odwiecznymi drogami. Miłego dnia. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Do zobaczenia. Do usłyszenia.